W tym odcinku przyjrzymy się książce, której autorką jest Luvi Ajayi. Książka nosi tytuł Oceniam Cię. Zapraszam. I tradycyjnie zaczniemy od sprawdzenia, kim jest autorka książki. Luvi Ajayi. Wielokrotnie nagradzana pisarka, krytyk popkultury i zawodowa rozrabiaka, jak sama o sobie twierdzi, która działa na pograniczu komedii, technologii i aktywizmu. To również blogerka, która zaskarbiła sobie ciekawość 500 000 stałych czytelników. Jest osobą, która często mówi to, co myślisz, ale nie odważyłeś czy nie odważyłaś się powiedzieć tego na głos, ponieważ masz rodzinę i pracę, którą musisz chronić. Jej książka Oceniam Cię, której angielski tytuł brzmi I'm Judging You, to jest jej debiutanckie dzieło, nazywane pełnym humoru, ze stawieniem esejów, w której autorka analizuje nasze obsesje kulturowe i zwraca uwagę na złe zachowanie w naszym coraz bardziej cyfrowym, podłączonym życiu. To książka, właściwie podręcznik, czy też rodzaj manuala Do Better, czyli to, co robisz, po prostu zrób lepiej. To ciekawe, myślę, zestawienie zbitka słowna książka i manual, ponieważ manual to taka instrukcja obsługi. Znamy dwa rodzaje takich instrukcji obsługi. Jeden manual, a mówię to oczywiście o moich doświadczeniach z używania motocykla. Jeden manual mówi, jak masz obsłużyć motocykl, gdzie się naciska różne przyciski i co z tego naciskania wynika, ale jest też manual dotyczący napraw tego motocykla. Książka pani Luvi jest rodzajem manuala obsługi. I wydawałoby się, że tak naprawdę chyba nie istnieje taki manual obsługi życia. Oto przychodzisz na świat i ktoś ci wręcza taki właśnie podręcznik. Co zrobić z tym życiem? Jak rozumieć życie? Jak się w nim zachować? Jak się w nim nie zachowywać? Co oznaczają pewne zachowania? Albo co też oznacza to, jak żyjesz, w jaki sposób funkcjonujesz, jak masz rozumieć świat, jak masz rozumieć to, co się z tobą dzieje. I pani autorka w bardzo charakterystyczny dla siebie, właśnie z komiczką, komediowy, pełen humoru sposób, tworzy właśnie taki manual życia. I wydawałoby się, no po co? Po co nam taka instrukcja obsługi? Przecież my wszystko o życiu wiemy. A okazuje się, że to nie do końca tak jest i że bardzo często nie zwracamy uwagi na wiele rzeczy, które są bardzo istotne. Ale to jedna strona medalu. Istnieje jeszcze druga strona medalu, która została trochę zakamuflowana w tytule książki. Otóż zazwyczaj jest tak, że czujemy się oceniani przez innych. I tak samo autorka, urodzona w Nigerii, mieszkająca na stałe w Stanach Zjednoczonych, czarnoskóra kobieta, czuje się również oceniana przez całe życie, przez różnych ludzi. I w końcu się wkurza i mówi, a teraz niespodzianka, to ja ocenię was. I pisze książkę, którą właśnie nazywa Oceniam Was, Oceniam Ciebie. I posłuchajmy, co też z tej oceny wyszło. Bo książka wbrew pozorom wcale nie jest lekka, łatwa i przyjemna, mimo iż tak się ją czyta, ale niesie dużo ważniejszy przekaz. Posłuchajmy. Oczywiście potrzebujemy podręcznika, przewodnika, który pomoże ludziom uzyskać trochę zdrowego rozsądku i pewne zachowania, gdy poruszają się po dzisiejszych hiperobsesjach związanych z popkulturą, udostępnianiem w mediach społecznościowych i otwartym wpatrywaniem się we własny pępek. Życie zwykle nie przychodzi z instrukcją i wszyscy po prostu przechodzimy przez nie najlepiej jak potrafimy, a często nie potrafimy. Jesteśmy wadliwymi istotami. Niektóre nasze wady to zwykłe zmarszczki. Niektóre to już większe pęknięcia, a niektóre to istny wielki kanion. W tejże książce, właśnie w taki dość potoczysty, humorystyczny sposób, autorka
bierze na warsztat, jeśli możemy tak powiedzieć, wiele obszarów naszego życia i niektóre są wręcz zaskakujące. Ja oczywiście wybrałem tylko kilka, nie wszystkie, bo książka jest dość potężna i byłoby tego za dużo na jeden odcinek. Ale posłuchajmy, co pani autorka mówi o przyjaciołach. Przyjaciele są dodatkowymi darami życia, ponieważ są to ludzie, którzy są nam najbliżsi, którzy tak naprawdę nie muszą tam być. Nie są związani z nami krwią i nie będą na zjeździe rodzinnym, więc możemy ich porzucić, jeśli potrzebujemy, bez właściwie żadnego problemu. Przyjaźń to ulica dwukierunkowa, a niektórzy ludzie blokują drogę, jak zaparkowana ciężarówka blokuje ulicę, a to po prostu jest niegrzeczne. Chociaż życie nie ma faktycznych mandatów za naruszenie zasad przyjaźni, niektórzy ludzie powinni jednak dostać solidnie z buta, bo nie zasługują na tak miłe rzeczy jak dopasowanie bransoletek Friends Forever. Oceniam tych z nas, którzy są takimi właśnie przyjaciółmi i tutaj otrzymujemy całą listę różnego typu przyjaciół i podejrzewam, że rzadko kiedy zastanawiamy się nad tym, z jakimi typami ludzi, których nazywamy przyjaciółmi, mamy do czynienia. To na przykład zawodnik, czyli taki przyjaciel według autorki, który tak naprawdę wyłącznie ze mną rywalizuje i przekazuje wyłącznie wszelkie dobre wieści na swój własny temat, aż w końcu zdajesz sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nie życzy ci wcale dobrze. Kolejnym typem to na przykład przyjaciel, który dzwoni tylko do ciebie wtedy, kiedy czegoś potrzebuje, gdy znajdzie się w trybie kryzysowym i będzie potrzebował pomocy. Być może będziesz musiał pożyczyć mu pieniądze, wyciągnąć za kaucją z więzienia lub działać jako jego alibi, gdy zrobi coś, czego nie powinien. Jesteś dla niego wyłącznie kołem ratunkowym. Nie wierzysz, że tak jest? To spójrz na ostatnie SMS-y, telefony czy maile, które napisałeś do swoich dobrych przyjaciół. Jaka tematyka przeważa w tych SMS-ach i mailach? Czy aby na pewno twoje sprawy pojawiają się tam w tej samej proporcji, co ich sprawy? Po tym możemy ich rozpoznać. Kolejny typ to przyjaciel poszukiwacz przygód. Czyli taki przyjaciel, który pewnego dnia doprowadzi nas do pobicia lub aresztowania. Żyje na krawędzi, zachowuje się jak gwiazda rocka, tyle że bez sławy i pieniędzy. Poszukiwacz przygód lubi dramaty, prawdopodobnie boisz się z nim podróżować, bo co, jeśli trafisz do więzienia na innym kontynencie, ponieważ przekonał cię do odwiedzenia tego muzeum po jego zamknięciu. Kolejny typ przyjaciela nazywam Lannisterem. Tak, to z Gry o Tron. To przyjaciel, któremu nie ufasz lub nie możesz ufać. Ten typ osoby wbije ci nóż w plecy, a następnie użyje tego samego noża do posmarowania chleba masłem na twoim grupowym brunchu następnego dnia. Zasadniczo tacy przyjaciele są Lannisterami z Gry o Tron. Możesz nie lubić spędzać z nimi czasu, ale bezpiecznie jest mieć ich na oku. Trzymaj przyjaciół blisko siebie, a wrogów jeszcze bliżej. Dalej, kolejny typ przyjaciela to przyjaciel, którego tak naprawdę nie znasz, czyli ktoś, kto ci jest tak naprawdę zupełnie nieznajomy. Przyjaciel, który jest wredny, przyjaciel, który jest niezawodny, przyjaciel, który się z tobą nigdy nie zgadza w niczym. I jak podsumowuje autorka, w pewnym momencie wszyscy byliśmy jednym z tych złych przyjaciół. Nawet jeśli tylko przez krótki czas, kluczem jest nieucieleśnianie tych cech. Dlaczego postanowiłem przytoczyć właśnie ten fragment, a nie inny? Z prostego powodu, z mojego doświadczenia szkoleniowego i warsztatowego wynika, że tak naprawdę, kiedy rozmawiamy z ludźmi, bardzo często totalnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, kto jest tak naprawdę naszym przyjacielem. Jak zdefiniujemy kogoś, kogo nazywamy przyjacielem? Po czym rozpoznasz, że to jest twój przyjaciel? Co go charakteryzuje? Czy na pewno za każdym razem, kiedy wypowiadamy, nawet w naszej własnej głowie, słowo przyjaciel, jesteśmy świadomi precyzyjnej definicji tego pojęcia, co ono dla nas oznacza? Gdyby tak było, nie bylibyśmy zawiedzeni po wielu naszych niby przyjacielskich kontaktach. Ale idźmy jeszcze dalej. Czy mamy świadomość, kto jest naszym wrogiem? Od razu mówię, nie da się przeżyć życia bez wrogów. Wszyscy ich mamy. Zawsze się znajdzie ktoś, komu się nie spodoba moja gęba, gestykulacja, sposób wyrażania myśli, czy w ogóle to, w jaki sposób funkcjonuje. To jest koszt życia, który trzeba zapłacić. Tak, po prostu zawsze będziemy mieli jakiś tam wrogów. Pytanie jest tylko jedno. Czy jesteśmy tego świadomi? Czy jesteśmy świadomi tego, co z nimi robimy w naszym życiu? Czy chcemy ich unikać? Czy chcemy ich
przekabacać na naszą stronę? Czy chcemy ich równać z ziemią i pokonywać? Jaką instrukcję obsługi wroga wypracowaliśmy w naszym życiu? Jak rzadko o tym mówimy. I nagle się okazuje, że kurczę, taki manual by się bardzo przydał, żebyśmy zobaczyli, co też w życiu nas może czekać. Ale idźmy dalej, bo pani Luwi nie zostawia suchej nitki, na przykład na chirurgii plastycznej. Posłuchajmy tego. Zła chirurgia plastyczna jest jak dodawanie poważnych obrażeń do kontuzji. Widziałam tak wiele ujęć przed i po, w których po wyglądało jak kołowrotek wpadki. Za każdym razem anioł śpiewał wtedy smutną piosenkę. Ludzie wyrzucają tysiące dolarów, żeby wyglądać jak przypadkowi bohaterowie kreskówek. Widziałam implanty policzkowe, które sprawiały, że ktoś wyglądał jak Jafar z Aladyna. Zbyt często prace z cyckami idą na opak, zupełnie nie tak, jakbyśmy tego chcieli. Widziałam takie, które wyglądają jak dwa kokosy siedzące obok siebie, odmawiające dotyku. Twoje implanty nie powinny wyglądać tak, jakby zapewniały sobie nawzajem cichą terapię. Naprawdę powinny się lepiej komunikować. Ludzie robią sobie korekcje nosa, które sprawiają, że ich nozdrza są tak małe, że podczas wdechu gwiżdżą. Facelifting sprawił, że ich skóra naciągnęła się tak mocno, że wygląda na to, jakby miała boleć za każdym razem, kiedy będą musieli mrugnąć, a ich usta są już tak duże i nadęte, że wyglądają, jakby mieli trwałą reakcję alergiczną na skorupiaki po nocy w restauracji pod nazwą kolacja z krewetkami. Przeczytaj uważnie to, co pisze. Jeśli upierasz się przy zrobieniu sobie tyłka w jakikolwiek sposób, możesz przynajmniej udać się do kogoś, kto się na tym naprawdę zna. Google został wymyślony właśnie po to, byśmy mogli takich ludzi szukać i działać lepiej. Zadzwoń do komisji medycznej, jeśli musisz, aby mieć pewność, że twój lekarz jest upoważniony do wykonywania pracy, a nie jest to tylko ktoś, kto naoglądał się tego typu filmów na YouTubie o robieniu zastrzyków w tyłek. Jeśli gabinet twojego chirurgia jest jednocześnie czyjąś piwnicą, to prawdopodobnie nie jest to miejsce, w którym powinieneś czy powinnaś się znaleźć. Idźmy głębiej. Co autorka powie na temat rasizmu? Jestem urodzoną w Nigerii, wychowaną w Ameryce czarną kobietą, która jest hetero. Jestem chrześcijanką. Poruszam się bez pomocy i nigdy nie byłam biedna. Tak się identyfikuję i to są przestrzenie, które zajmuję. Każdy element mojej tożsamości jest dla mnie ważny i absolutnie odegrał rolę w tym, kim i gdzie jestem dzisiaj. Wiele z tych rzeczy ułatwiało mi życie, a kilka innych utrudniało. Oczywiście moja własna ciężka praca również mnie tu przywiodła, ale nie miałam tylu przeszkód, które postawiła na swej drodze w wyścigu życia jak inni. Na tej ziemi jest nas 7 miliardów i wszyscy jesteśmy różni. Ale jedno jest jasne. Ludzie doskonale wykorzystują nasze różnice jako wymówki, by zachowywać się jak dupki i dręczyć się nawzajem. To bardzo niefortunne, że używamy tych wrodzonych, integralnych i często niekontrolowanych rzeczy do znęcania się nad innymi. Stworzyliśmy sztywne, ale często niewidoczne systemy, które utrzymują jednych ludzi na górze, a innych na dole, bazując na ich znacznikach tożsamości. I odmawiamy naprawienia tych systemów nierówności, ponieważ bycie na szczycie łańcucha pokarmowego to miejsce, w którym należy być, więc kto chciałby stracić te korzyści? Osądzam nas wszystkich za bycie gównianymi ludźmi przez bycie sępami kultury, homofobicznym osłem, rasistowskimi trollami, seksistowskimi dupkami i odrodzonymi hipokrytami. Kiedy twoje imperium wyrasta z ziemi, zapłodnionej krwią ludu, musi podtrzymać swoją potęgę w ciągłym rozlewie krwi. Rasizm to nie zawsze białe kaptury i płonące krzyże. Czasami są to garnitury i sale konferencyjne. Czasami są to niebieskie mundury i czarne sutanny. Rasizm jest trwałym psychologicznym, finansowym i kulturowym dziedzictwem wieków niewolnictwa i segregacji. Chcesz naprawdę móc coś z tym zrobić, a nie tylko gadać? Nawiąż prawdziwe przyjaźnie z ludźmi, którzy nie wyglądają tak jak ty. Przestań mówić, że nie widzisz koloru i uznaj swój przywilej. Ponadto, jeśli już to wszystko rozgryzłeś, sprawdź znajomych i rodzinę, którzy tego jeszcze nie zrobili. To twoja farma, to twoje owoce. Zbierz ich i powiedz im, żeby zebrali swoje gówno razem. Wtedy przestanę cię osądzać. Być może. Robi się gorąco, ponieważ kolejnym tematem, za który wzięła się nasza
już chyba, mam nadzieję, ulubiona autorka, jest feminizm. Posłuchajmy. Kultura gwałtu to dominująca postawa, że kobiety istnieją przede wszystkim po to, by zadowolić mężczyzn, a zatem nie są równymi istotami ludzkimi, które dysponują sprawczością i mogą decydować o własnym ciele. Kultura gwałtu nie oznacza, że każdy mężczyzna jest gwałcicielem. Feminizm być może nie wywołał żadnych wojen, ale był również okrutny, ponieważ nie traktował tak samo priorytetowo, a w niektórych przypadkach faktycznie przeciwdziałał, kwestiom kobiet kolorowych i kobiet, które nie są heteroseksualne i zasadniczo każdej kobiety, która nie jest heteroseksualna i biała. Podtrzymał system białej supremacji, służąc przede wszystkim wyłącznie jednej grupie i uczynił innych niewidzialnymi w swoich bitwach i na liniach frontu. Być może nie jest to przyczyną III wojny światowej, ale jest również winny i współwinny tego, że niektóre kobiety są nadal marginalizowane i walczą, podczas gdy inne są wywyższane jako ideał kobiecości. Potrzebujemy faktycznego i niewybiórczego feminizmu, ponieważ kobiety nie mogą być po prostu tym, kim są, nie będąc kwalifikowanymi i reprezentowanymi przez ich związek z mężczyznami. Nic dodać, nic ująć. A może poczytamy o religii? Na tej ziemi jest ponad 7 miliardów ludzi i byłoby głupio, gdybyśmy wszyscy wierzyli w te same rzeczy, te same doktryny lub tego samego Boga. Nie możemy nawet zmusić wszystkich do zgody, że niebo jest niebieskie. To jest w porządku, że rozbieżność w naszych wyznaniach lub ich braku, ale szanowanie naszych różnic wydaje się być dla niektórych zbyt dużym wyzwaniem. Ucisk i religia nie powinny iść w parze, ale tutaj opieramy się na świętych księgach, aby czerpać z nich, by oczerniać grupy ludzi i robić wszelkiego rodzaju nienawistne rzeczy, takie jak dziesiątkowanie ich kultur. Jak to się zgadza z którąkolwiek z doktryn Chrystusa? W dzień sądu chcę, i to pisze chrześcijanka, aby Jezus zaczął od wygłoszenia przemówienia o tym, jak nie znaliśmy Jego życia i jak całkowicie nie powiedział całej tej głupoty, o której mówimy, że zrobił, i jak nie powiedział, że geje są źli, ponieważ miał akurat większe ryby do usmażenia. Chcę, żeby przewrócił stół i wymierzył wszystkim kopa w dupsko za zniesławienie i oszczerstwo. Osądzam nas wszystkich za to, że pozwalamy religii zasadniczo nas zrujnować i podzielić. Jezus musi to naprawić, Budda musi to związać, Allah musi przyjść i przytrzymać, a Wisznu musi przynieść trochę rzepów, żeby nas z powrotem połączyć, a Zeus powinien te rzepy zapiąć. Wyślę też telegram do Oriszy, żeby to naprawić. Wszystkie te bóstwa muszą się zjednoczyć i powiedzieć nam, żebyśmy żyli dobrze, ponieważ wciąż nie wiemy, jak żyć i jak się zachować. Ja wiem tylko, że nie możesz reprezentować nienawiści, mizoginii, dyskryminacji i braku zdrowego rozsądku, mówiąc, że działasz w imieniu Chrystusa lub jakiejkolwiek innej istoty niebiańskiej. Zdobądź trochę przyzwoitości w swojej przestrzeni życiowej. Amen. Książka jest dość obszerna. Dostaje się jeszcze oczywiście mediom społecznościowym, dostaje się durnym wiadomościom medialnym, fake newsom, personal brandingowi, osobom, które zamęczają innych swoim marketingiem czy pompatycznością, takiemu zjawisku jak oversharing, w którym ludzie po prostu dzielą się w mediach społecznościowych już totalnie wszystkim, nawet największym głupstwem czy drobnostką. Dostaje się celebrytom, reality TV i tak dalej. W końcu to jest ten moment, żeby przejść do epilogu i posłuchać, w jaki sposób pani autorka podsumowuje swoją książkę. Nie musisz być kapitanem planetą ani Batmanem, pisze. Nikt nie spodziewa się, że uratujesz Gotham przed Jokerem. Ale nie możesz być też osobą, która jest stale ratowana i nie ratuje tych, którzy są przy tobie i tego potrzebują. Mówienie w obronie tego, w co wierzysz, nie wygląda tak samo dla wszystkich. Bycie zatroskanym człowiekiem nie jest jakimś jednolitym zachowaniem, które wszyscy musimy praktykować. Dla mnie jest to proste przyznanie się do odczuwania niesprawiedliwości. Jest to akt stwierdzenia, że to widzisz i nie tolerujesz tego. Jest to odmowa ignorowania wybryków świata w celu zachowania neutralności. Neutralność jest dla frajerów i nie robi nic poza wskazaniem, że wszystko jest w porządku, gdy dzieją się złe rzeczy.
To tak, jakby patrzeć, jak ktoś zostaje okradziony i nawet nie zadzwonić pod 911. Po prostu siedzisz i patrzysz, jak gdyby prawdziwi ludzie nie zostali skrzywdzeni. Kiedy wypowiadasz się, ktoś inny może być zachęcony do tego samego. Nie bądź cichy. Nie musisz być krzyżowcem, ale czyjaś bitwa może łatwo stać się twoją własną. Ogień, który płonął w domu sąsiada, z łatwością przeniesie się na twój. Zachowywanie się tak, jakby to nie była twoja walka, nie uczyni świat lepszym. Shirley Chisholm powiedziała: służba innym to czynsz, który płacisz za swój pokój tutaj na ziemi. Niektórzy z nas są szalenie zadłużeni w spłacie tego czynszu. Jesteśmy winni spłatę, ale to w porządku. Musimy tylko zacząć regulować ten dług od teraz, od zaraz. Możemy zacząć działać lepiej, kiedy tylko zechcemy. Książka Oceniam Was przez super poczucie humoru, duży dystans do siebie i świata. Mimo wszystko jednak przekazuje dość głębokie treści i uświadamia, że taki manual byłby bardzo wielu z nas niezwykle potrzebny, byśmy otworzyli oczy na rzeczy, które nam umykają. Książka ukazała się w 2016 roku, jak dotąd nie ukazała się w języku polskim. Tuż po ukazaniu stała się totalnym bestsellerem Stanów Zjednoczonych. Jest na pierwszym miejscu wielu różnych list bestsellerów, tego typu jak 20 książek, które musisz koniecznie przeczytać, 15 książek, które nie mogą ujść twojej uwadze itd., itd. I chyba słusznie i zasłużenie, i bardzo szkoda, że nie ma jej w języku polskim. Manual życia. Jak sobie poradzić, jak to zobaczyć, jak to widzieć, jak możemy być osądzeni, czy też ocenieni, zanim zabierzemy się za ocenianie innych. Pozdrawiam i do następnego razu.